Witam bardzo serdecznie na moim kanale Sunline Tarot, z tej strony Tarociska Fortuna. Dzisiaj zapraszam serdecznie wszystkie ryby na styczniowy horoskop 2019 roku. I moi drodzy, cóż, zachęcam do kontaktu ze mną, mail jest pod spodem. Oczywiście jeszcze jakby ktoś potrzebował horoskop przed świętami, to jeszcze są 2 dni i jeszcze mogę ten horoskop przygotować. Dobrze, moi drodzy. Także po świętach zapraszam serdecznie. Żeby nie przedłużać, proszę bardzo, horoskop na styczeń. Obecna sytuacja, w której znajdują się ryby, to jest energia pustelnika, ale jest to także wynik przeszłości, który wpływa na obecną sytuację. Pustelnik, energia jego mówi nam o życiowych bilansach, przemyśleniach. Jest to dobry czas właśnie na to, aby wsłuchać się w swoje wnętrze. Może to być chęć pozbycia się nałogów u ryb. Okres bardzo pracowity. Może postanowią przejść na dietę, rzucić palenie, czy rzucić inny nałóg. Kto wie? Pustelnik także mówi nam o tym, że jest dobry czas właśnie nie tylko na przemyślenia, ale także na chęć, taką potrzebę przebywania z przewodnikiem życiowym czy duchowym. Może to być jakaś starsza osoba w naszym gronie, w naszym środowisku. Mądra osoba, na przykład dziadek czy starszy kolega w pracy, który ma duże doświadczenie życiowe, to niekoniecznie musi być psycholog czy jakiś terapeuta, ale ryby będą potrzebowały takiej rozmowy. Wsłuchają się w swoje wnętrze, ale także będą chciały zasięgnąć właśnie porady. No, czas przemyśleń, takich refleksji, co dalej robić, taki życiowy bilans. No, często my robimy właśnie takie bilanse albo z końcem roku, albo na samym początku roku. Co się udało w poprzednim roku, tak? Co osiągnęliśmy w życiu? Na jakim etapie jesteśmy w tej chwili? Jest to potrzebne. Ja bym powiedziała, że takie rozliczenie jest bardzo dobre, aby uregulować samym sobą pewne sprawy i ruszyć z nową energią w nowy czas, w nowy rok. Bardzo pozytywnie. W zdrowiu zaś może być tutaj jakaś choroba przewlekła. Są to choroby wieku dojrzałego tutaj w przypustelniku. Także choroby jakichś płuc, czy uszkodzające oczy, czy uszy, czy wzrok, czy słuch, tak? Układ pokarmowy. Tutaj jakieś choroby wieku dojrzałego mogą nam także dokuczyć. Nie muszą. Pamiętajmy, jest to energia przejściowa. Co przed Wami, drogie ryby? Ósemka była w tym miesiącu. Radosny czas, bardzo pracowity. Rozliczycie się sami z sobą i wchodzicie w pracowity okres. Sprawy związane właśnie z, jak ktoś ma firmę, czy jak ktoś pracuje, będą się rozwijały bardzo szybko. Możliwość wielu transakcji naraz, bardzo pracowity czas, powtarzam. Także podróże związane z pracą tutaj. Wielu klientów, jak ktoś ma firmę, wielokrotność zamówień, duże ilości, zakończenie złej pasy. Jeśli ktoś szuka pracy, też jest szansa na znalezienie bardzo ciekawej oferty na rynku pracy. W uczuciach dla samotnych możliwy bardzo namiętny romans. A także tu macie kartę gwiazdy, drogie ryby, spełnienie marzeń. Po prostu w stałych związkach, ulepszenie wzajemnych relacji. Moje drogie rybki, sedno sprawy, tu jest karta gwiazdy. Rozpoczniecie zupełnie nowy etap w życiu. Nawiążecie wiele kontaktów, które odmienią dotychczasowe życie. Karta daje nadzieję na lepsze, że wszystko się ustabilizuje.
burzliwy okres w życiu już za Wami minął. W finansach również dobre inwestycje. Sukcesy, dobre perspektywy na przyszłość. Takie spełnienie marzeń to jest, karta gwiazd jest ochroną boską. Może wybierzecie się w tym miesiącu do galerii czy do muzeum, tam gdzie są piękne wystawy, albo na wspaniałą sztukę do teatru. To będzie taki kluczowy właśnie moment, tu jest środek miesiąca. Niedaleka przyszłość, ale także związana właśnie bardziej ku końcowi, trzeci, czwarty tydzień. Kochani, król monet, udane interesy w styczniu, szczególnie mówię właśnie trzeci, czwarty tydzień. Uzyskanie poparcia, może znajdziecie sponsora, może dostaniecie właśnie jakieś pieniądze, na które czekaliście, może awans, dobra sytuacja finansowa. Będziecie dążyć do wytyczonego celu. Pamiętajcie też, żeby tylko może nie ufać zbyt wiele, ponieważ jest karta księżyca, też właśnie o to chodzi, żeby nie ufać zbyt za bardzo, nie być ufnym. Przy tej karcie księżyca mogą być różne zmiany i niespodzianki i tak nie wywnętrzać się ze wszystkich spraw swoich, czy w pracy, czy w swoim środowisku najbliższym. Ale powinno być właśnie w finansach dobre wsparcie, będziecie dążyć właśnie do wytyczonych celów. W uczuciach też od partnera dostaniecie wiele wsparcia, będzie spełniał Wasze życzenia, będzie chciał zapewnić Wam dostatek, ale nie z powodu obowiązku, a z powodu uczucia. Także wynik w tym miesiącu jest karta księżyca. Właśnie dlatego mówiłam, aby nie być zbytnio ufnym, nie opowiadać, aby ktoś nie ukradł naszych planów może, aby ktoś nas nie wyprzedził. Wszystko może ulec zmianie. Przepraszam. Zmiana poglądów także przy księżycu przełomowy moment w życiu. Na przykład to może być spotkanie z osobą, na przykład król monet, która całkowicie tutaj odmieni nasze życie. Zmiana miejsca zamieszkania, zmiana planów. W księżycu jest wszystko, przy księżycu jest wszystko zmianą. W uczuciach też możecie czuć niestabilność, ale także jakieś tajemnicze sprawy mogą w styczniu wyjść na jaw. Ale też jest tutaj niestabilność trochę w uczuciach, ale także jest romantyczność. Też jest szansa zapoznania kogoś nowego. Niektórzy mówią o księżycu, jest to karta samotności, ale tu przy tych kartach, które macie, ja bym powiedziała, że bardziej romantyczne spotkanie przy królu monet i przy gwieździe, spełnienie marzeń. Mogą wyjść jakieś tajemnicze sprawy tutaj u Was, drogie ryby, w tym miesiącu. W finansach ostrożnie właśnie, nie opowiadajcie o wszystkim, bo tutaj istnieje ryzyko straty. Nie opowiadać za dużo i tak po prostu bardziej ufać sobie. Także mogą przyjść nowe pomysły i koncepcje z końcem miesiąca tutaj dla Was. Kochani, może Was męczyć bezsenność, możecie mieć takie bezsenne noce z końcem miesiąca, drogie ryby. To by było na tyle to, co ja tutaj wyczytałam z kart. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na indywidualne horoskopy i czytania do mnie na maila. Na pewno będą bardziej szczegółowe. To jest horoskop ogólny dla wszystkich, na styczeń dla wszystkich ryb. Dobrze, przesyłam moc pozytywnej energii. Życzę wspaniałego miesiąca. Do usłyszenia.